Lecimy ze składaniem. Jest akumulator. Zważyliśmy. Więc ładujemy pacjenta na swoją ostatnią podróż. Bo raczej stąd już nie wyjdziesz. Haha. Jak to się mówi? Zostaniesz osadzony na wieczność. W tym otoż UPS-ie, bo nie mam na ciebie innego pomysłu niż ten UPS. I teraz jest magia trafić w te dziureczki. No, sobie się idzie podratować. Sobie zaczynam pomału przypominać, jak to robiłem. Dlatego sobie zabezpieczyłem jeden terminal przynajmniej. Powinien zabezpieczyć drugi, ale ten akumulator też trzeba pamiętać, że on jeszcze w sobie ma energię. Jeszcze zaraz jedna rzecz mi się przypomniała, co miałem zrobić. Widzicie, tak się śpieszę. Tutaj z kolegami, jak to się pierdupitł na czacie, że to będzie zaś serial. Tak, jest szansa, że to będzie serial, ale się staram streszczać. Staram się, ale jak to się mówi, zawsze morda nie wygadana i zawsze coś tam się zagadam, coś powiem, na coś sobie przypomnę, coś chcę dopowiedzieć i to później tak wygląda, jak wygląda. No ale o to tutaj też chodzi. By można było to zrobić w jednym odcinku dwuminutowym, ale jak to jest pokazane. To się robi od początku do końca. I teraz tak, powiedzmy, że ten akumulator się jakoś tak trzyma, coś tutaj będzie trzeba wsadzić, żeby nie latał, choć to jemu nie przeszkadza aż tak. Chcę wam zaprezentować nowy nabytek, oczywiście niesponsorowany, jak mówiłem, chcę do tego też nawiązać. Nie jestem sponsorowany w żaden sposób. Wszystko, co kupuję, to za własną pieniądze i za własną krwawicę, jak to się mówi. No i jeszcze sobie dokupiłem klamerki i w gratisie są dodatkowe piny do sondy. Chyba 3 lata czekałem, aż będzie jakaś normalna cena tego. Teraz waluta odpowiada oraz powiedzmy, możliwości finansowe są troszeczkę. No, chwileczkę oszczędzałem na to. I co to jest? Jest to precyzyjny przyrząd do pomiarów rezystancji i napięć. Dlaczego mi to jest potrzebne? Zasadnicze pytanie. Co prawda możemy zmierzyć sobie tego i tak na upartego tego trupa. Mamy go tak w takiej kolejności. Zrobimy sobie pomiary. Do czego mi to będzie potrzebne w przyszłości? Mi to będzie w przyszłości potrzebne, jak zacznę przechodzić na ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, tak zwane LIFE PO4. Ok, teraz by trzeba było zobaczyć, czy to jest ładnie wyzerowane. Mam nadzieję, że widzicie, jest ładnie wyzerowane. Troszeczkę się pobawiłem, ale za dużo nie pomierzyłem. I co tu mamy? Tak, żebyście widzieli. 24 miliomy i 12,266. Jest powiedzmy tyle. Teraz zmierzmy sobie tego. Bo też po rezystancji wewnętrznej coś idzie powiedzieć o akumulatorze. Tylko, że na przykład siwy nie był nigdy ładowany, a ten, który teraz mierzę, stał sobie 24 godziny. I to mamy 39,54. A ten nieładowany ma mniej. Co to nam mówi? Że ten jest w stanie oddać więcej energii, mimo że jest, ma mniejsze napięcie. Zapewne Rafał mnie poprawi, jak będę się mylił, ale popatrzcie, ten akumulator u mnie stał
2-3 miesiące około od zakupu. Nie ładowałem go, tutaj jest zimno i ma mniejszą rezystancję wewnętrzną, czyli jest w stanie więcej prądu oddać niż ten, co 24 godziny temu był wyciągnięty z gniazdka. I teraz dla porównania, totalny trup. I tak patrzyłem sobie, to te terminale, fajnie widać, jak tutaj temperatura działała, co prawdopodobnie też zniszczyło ten akumulator, coś naprawdę się musiało tam odchrzanić, jak to się mówi. I tutaj jest, miliohmy nie pokazują, czyli jest dużo większa rezystancja i jest 0,36 V. Nie wiem, czy jestem, nie czytałem instrukcji, powiem szczerze. Aha, tu mamy zakresy. 200 miliohmów, 2 ohmy, 20 ohmów. Zobaczymy. Czy złapie? Nie, tak z ciekawości. Aha. I dużo mi to mówi, co tutaj jest. Niestety uroki sprzętów kupionych za granicą. Cancel, ok. Jeszcze raz zobaczę, czy coś nie narobiłem. Ok, terminale połączone, jest ok. Jest w trybie auto, więc powinno automatycznie znaleźć tą rezystancję, ale widocznie jest to poza zakresem urządzenia. Napięcie jest też padnięte, więc do 200 ohmów to pokazuje. Więc to jest totalny szrót, a ten akumulator się zapowiada dobrze. Zobaczymy później, jak tego się wczepi. Tam gdzieś jeszcze jest jeden taki sam. Więc one będą w parce sobie pracowały, jak to się mówi, na tych kablach tutaj. Więc jak coś, to podlinkuję. Czemu to podlinkuję? Tak jak mówię, kanał jest niesponsorowany przez linki afiliacyjne. Można wspierać kanał, bo jakaś tam kasa mi wpada, choć na razie się boję to aktywować do końca, z racji, że musi się tam nazbierać jakaś kasa, żeby mi się opłaciło, jak to się mówi. Ale staram się jakoś jeszcze na to zarobić, żeby można było kupić jakieś sprzęty i coś wam pokazać i wytłumaczyć. No ale to zaraz, lecimy dalej. Muszę ciąć, bo powiększyłem liczbę klatek z 30 na 60. Jak ktoś coś zauważył, to proszę też dać znać. Z tego wszystkiego brakło mi pamięci na telefonie, dlatego troszeczkę tutaj przemeblowałem, bo jednocześnie sobie poszukałem tulejki i taką jedną gdzieś przybębniłem, więc będzie szybki quick fix z izolacji z przewodu do fotowoltaiki MC4, 4 mm kwadrat, jak to się mówi, solarny. Więc sobie zrobimy przypasówkę. Jest mniej więcej tyle samo. Uwalimy i mamy, jak to się mówi, tulejkę izolacyjną, cacy. Tak, to mamy skręcone, to wkładamy. Na czym skończyłem? Skończyłem na tym, że no, kanał ma być zrobiony taki, że nie będzie sponsoringu. Jak nawet coś tutaj trafi do testów, to będzie testowane rzetelnie i będzie rozkopywane do ostatniej śrubki. Nie ma, że boli, więc nawet jak jakaś firma by była zainteresowana, to musi się liczyć z tym, że jak coś jest bublowato zrobione, no to niestety mają pecha, bo nie będę ich oszczędzał i się muszą z tym liczyć. Coś tutaj. Aha, tutaj jest trytka. Dobra. No i co? Dlatego w wolnym czasie próbuję Patronite'a sobie uruchomić, ale na to też muszę mieć czas. Jakoś kurczę, z tym czasem jest średnio ostatnio. Źle zorganizowany i też troszeczkę dużo na głowie. Dużo takich małych, drobnych rzeczy, które się spiętrzają, jak to się mówi.
co nie pomaga, ale jak to się mówi, pomału działamy do przodu. Lecimy z tematem, bo czemu byśmy nie mieli dać rady zrobić więcej, jak się nie zmotywujemy. Trzeba się zmotywować i działać. Z tym też czasem bywa problematycznie, choć bardziej mnie zdrowie ogranicza niż motywacja. Ale miętki nie można być, jak to się mówi. Trzeba cały czas działać małymi kroczkami do celu. Teraz ta śrubka jest za krótka. Potrzebuję dłuższe śrubki. Są dłuższe, bo nie trafią do dziurki. Obstawiam, że nie trafią do dziurki, bo tak patrząc pod kątem, to ta dziurka jest daleko, daleko gdzieś indziej. No i też muszę się śpieszyć teoretycznie, bo nie, że nie chcę naciągać tak zwanie na minuty, jak ja to lubię mówić, tylko mi zaczyna brakować miejsca na urządzeniu. Już musiałem usunąć jakieś stare materiały, bo już nie jestem w stanie więcej kręcić, bo kręcę w większej ilości klatek dla was. Taki, tak sobie powiedziałem, że na próbę zrobimy. I coś tutaj nie jest, nie teges, jak to się mówi. Aha, no tak. Pośpiech. No, widzicie różnicę? Chyba tak. Ja teraz też. No, jak, tutaj troszeczkę to te, no, chyba lepiej będzie trzymało. Jak sądzicie? Okej, tak. I teraz jeszcze tą tulejeczkę złapiemy i powinno być cacy. Powinno być cacy. Złapało. Teraz tak. Ktoś kiedyś to rysował i miał jakiś pomysł w tym. Tu jest kreseczka z jednej strony. Tu jest kreseczka z drugiej strony, a tu jest fałka. Że, aha, już bym narobił, bo mi uciekło o jeden pin. Tak i tutaj tak. No i teoretycznie mamy OK. Założymy sobie, no i akumulator się fajnie trzyma. Założymy sobie jeden przewodzik i drugi. Ładnie zaiskrzyło. I dźwięk sukcesu, co tu z przodu pokazuje, działa. Dobra. Możemy składać. Ile mi śrubek zostało? Chyba odpowiednia ilość. Powinna być chyba 4. Mam jedną zatyczkę więcej w razie W. I teraz sobie robimy procedurę jak wtedy. O, zasuwamy to, skręcamy. Teoretycznie temat zamknięty, więc zaraz lecimy dalej.